Czy Donald Trump trafi na 500 lat do więzienia, a może noga prędzej powinie się Joe Bidenowi? Filip Obara, PCH24TV. Witam Państwa w programie Rozmowa PCH24 i witam równie serdecznie naszego gościa, doktora Jakuba Majewskiego. Kłaniam się, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zanim zaczniemy rozmowę na temat skazania Trumpa, do którego dążą demokraci w Stanach Zjednoczonych, oraz na temat różnych alternatywnych być może scenariuszy wyborczych, chciałem państwa serdecznie zachęcić, przede wszystkim podziękować za państwa wsparcie, ale też zachęcić do dalszego wspierania naszego kanału. Czym się obecnie zajmujemy, nad czym pracujemy, to mogą państwo zobaczyć, a powiem tylko, że jest to film Watykan w cieniu tęczowej gwiazdy. Serdecznie zapraszam do współpracy państwa, do zaangażowania powstanie tego projektu, a tymczasem przechodzimy do rozmowy. Panie doktorze, parę dni temu napisał pan na naszych łamach tekst, w którym zasugerował pan, że Donaldowi Trumpowi grozi jakaś niesamowita suma lat więzienia, to znaczy nawet 500 lat. Wiadomo, że tyle nie zostało nikomu z nas, ale myślę, że Donald Trump jest już tutaj bliżej końca swojej podróży życiowej niż początku, o czym też pan wspomniał. I jakby pan mógł pokrótce zaktualizować stan tej wiedzy, no bo wydaje się, że te różne absurdalne w swojej istocie zarzuty, które były stawiane w Nowym Jorku, ale też te zarzuty dotyczące 6 stycznia 2021 roku, no czyli tego najazdu na Kapitol, też już upadły, skoro ujawniono ówczesne nagranie Trumpa, tweety Trumpa, które były ukrywane przez rządców mediów społecznościowych. No więc co jeszcze im zostało? Co jeszcze takiego mają na Trumpa? Znaczy, myślę, że tutaj oni by się diametralnie nie zgadzali, że cokolwiek upadło, bo to, że my widzimy pewne fakty, jak to wygląda, widzimy pewne dowody, to nie znaczy, że oni te dowody przyjmują do wiadomości. I w przypadku Trumpa na przykład, tutaj wejdę w taki drobny szczegół jako przykład, a później cofnę się, spróbuję bardziej ogólny obraz omówić, to takim przykładem bardzo wyraźnym kierunku, w którym to idzie, jest to właśnie, w jaki sposób potraktowano wypowiedzi Trumpa właśnie 6 stycznia, kiedy on mówił, że będziemy pokojowo protestować i tak dalej, a później po rzekomo bardzo długiej zwłoce na Twitterze dopiero powiedział swoim wyborcom, żeby poszli do domu. I tutaj w akcie oskarżenia pojawia się taka opinia, że ponieważ Trump początkowo mówił tylko o tym, żeby pokojowo protestować, a nie mówił o tym, żeby iść do domu, to znaczy, że w ten sposób on popierał tą rozróbę, która tam się właśnie działa. Więc to widzi pan, w jakim kierunku to idzie. Podobnie, kiedy wcześniej Trump w swoim przemówieniu na tym wiecu mówił właśnie, że teraz powinniśmy pójść na Kapitol i tam pokojowo protestować, żeby usłyszeli naszą opinię, to zdanie, w którym on mówi o tym, że pokojowo protestować, zostało wycięte tutaj i pozostało wyrwane z kontekstu, że teraz powinniśmy pójść na Kapitol. Więc tak wyglądają to w szczególe te tendencje i dlatego to nie można mówić, że tutaj cokolwiek upadło, ponieważ tutaj właśnie sprawą oskarżycieli jest to, żeby zadbać o to, żeby to wszystko przeszło, żeby te argumenty ich przeszły. I zauważmy, że w przypadku, w kontekście sądów, gdzie w pierwszej instancji o winie lub braku winy decyduje ława przysięgłych, którzy są z lokalnego środowiska, które w tym przypadku będzie w Waszyngtonie, w stolicy kraju, która nienawidzi Trumpa, to właściwie powiedzmy tak, w historii praworządności anglosaskiej zdarzały się przypadki,
gdzie pomimo ewidentnej winy lub ewidentnego braku winy, ława przysięgłych w ciągu kilku minut zwracała werdykt dokładnie przeciwny rzeczywistości, ale za to zgodny z ich oczekiwaniami. Tutaj podejrzewam, że będzie jednak bardziej szczera próba omówienia tego wewnątrz ławy przysięgłych, ale myślę, że ostatecznie, o ile nie będzie tam jakichś bardzo mocno protrumpowskich głosów, to te wyroki będą zwracane jako winne właśnie. I tutaj przechodząc już do ogółu. Jak wiemy, wobec Trumpa w tej chwili dzieje się kilka tych postępowań. Te nowojorskie to w ogóle, spuśćmy na to milczenie, prawda? Bo to nawet gdyby tam orzekli winę, to wszyscy to po prostu wyśmieją, a kary, jakie tam grożą, też są dosyć mało istotne. I to niewątpliwie, znaczy nie można mówić, że niewątpliwie, bo w amerykańskim systemie prawnym, który jest tak rozchwiany, to wszystko jest możliwe w tej chwili, ale raczej byłoby bardzo prawdopodobne, że w kolejnej instancji by ten wyrok tak czy inaczej upadł, więc to by nie miało znaczenia. Druga sprawa, i to jest to właśnie, gdzie tam te ponad 500 lat więzienia grozi Trumpowi, to są sprawy dotyczące dokumentów, bo tutaj trzeba dodać te nowe zarzuty, które postawiono, dodają jeszcze kolejne około 100 lat potencjalnych do wyroku, czyli w tej chwili mówimy, jeśli dobrze pamiętam, o 665 lat. Ale proszę mi nie cytować, bo to się pewnie zmieni. No, w każdym razie... Panie doktorze, ale przepraszam, czy to nie jest tak, no bo pomijam już nawet fakt tej całej hipokryzji, to znaczy tego, że Biden ma 10 razy więcej tajnych dokumentów, no ale zwróćmy uwagę na tę istotną różnicę. Biden był wiceprezydentem, kiedy te dokumenty wynosił, Trump był prezydentem. Czy wyniesienie tych dokumentów przez prezydenta, który chyba posiada taką prerogatywę, żeby je zdeklasyfikować, nie oznacza ich zdeklasyfikowania? No o to się spierają prawnicy amerykańscy, czy to oznacza ich zdeklasyfikowanie, i raczej przeważają te głosy, że nie, no jednak po to są te procedury, żeby właśnie jakoś to oznaczyć, bo inaczej to nie wiemy gdzie i kiedy to może nastąpić i co to by oznaczało do tych dokumentów. I tutaj no, jest takie nagranie właśnie, które no, pewnie sądy będą dyskutować o tym, czy to jest wiarygodne nagranie, czy to nie jest jakiś deepfake, albo skąd my wiemy, że to nie jest deepfake i o co na nim chodzi, gdzie właśnie, ale jest to tylko nagranie audio, gdzie Trump mówi pewnym dziennikarzom, popatrzcie, tutaj są plany inwazji na Iran i mogłem to zdeklasyfikować, ale tego nie zrobiłem. Czyli to sugeruje, że to będzie używane jako koronny dowód, że a widzicie, on wcale tego nie zrobił i wie, że tego nie zrobił i w związku z tym to się liczy. I teraz musimy zauważyć, że te zarzuty właśnie tego są tak poważne, ponieważ w Stanach Zjednoczonych właściwie nie mają konkretnego artykułu prawnego, który by dotyczył po prostu czegoś takiego, że ktoś sobie zawłaszczył jakieś tam dokumenty, do których wcześniej miał prawo dostępu, a teraz już tego prawa dostępu nie ma i powinien zwrócić. To powinno być tak naprawdę coś takiego, że o ile nic z tymi dokumentami nie zrobił, to zapłaci jakąś tam grzywnę i na tym będzie koniec, prawda? Tak by to wyglądało w normalnym porządku prawnym. A tutaj, ponieważ nie ma takiego właśnie paragrafu, to Trump będzie sądzony z National Espionage Act właśnie, czyli że będzie oskarżony de facto o szpiegostwo, bo tylko w ten sposób da się. Czy za to nie grozi kara śmierci? Chyba w tym przypadku akurat nie. Chyba to by musiał jeszcze, musiałby, bo musiałoby chyba być bardziej stwierdzone właśnie bezpośrednia współpraca z obcym wywiadem, ale w tym akcie właśnie są objęte te właśnie posiadanie bezprawnych dokumentów i tak dalej. I za to chyba grozi do 25 lat więzienia, jeśli dobrze pamiętam. No i właśnie tutaj, ponieważ tych dokumentów jest wiele, no to też jest taka specyfika tego systemu prawnego, że oni każdy taki dokument liczą osobno i w związku z tym tam te zarzuty razem się sumują do tak no, niewiarygodnej ilości lat. Ale tutaj też musimy dodać, że nawet gdyby Trump został skazany na 10 lat, to już by wystarczyło, żeby go
permanentnie wyłączyć z polityki, prawda? Trump jest w świetnym zdrowiu, w świetnym stanie zdrowia i myślę, że nie grozi mu, żeby w ciągu tych 10 lat we więzieniu zmarł, chyba że ktoś mu pomoże z tym, co też nie należałoby tego wykluczać, prawda, w systemie amerykańskim obecnie, ale jeżeli by mu nikt nie pomógł umrzeć, to prawdopodobnie on by wyszedł z tego więzienia, no ale wtedy by miał już no, powyżej 80, by miał 87 lat i wtedy już to już by było bardzo trudne, żeby powrócić do czynnej polityki, prawda? Chyba, żeby w więzieniu został prezydentem, to wtedy może się sam ułaskawić. Tak, dokładnie tak. Jest taka możliwość, że jeżeli by został wybrany pomimo tego, że jest w więzieniu, to oczywiście ma wtedy pełne prerogatywy prezydenta, może sam siebie ułaskawić i w ten sposób to zadziała. Chociaż ja podejrzewam, że jakkolwiek no, system prawny amerykański nie przewiduje możliwości zdyskwalifikowania kogoś z racji na pobyt w więzieniu, to podejrzewam, że nagle się okaże, że jednak takie możliwości są wyciągnięte z kapelusza. Czyli na przykład ktoś powie, no ale przecież Trump jeszcze nie został zaprzysiężony jako prezydent, w związku z tym nie może sam siebie ułaskawić, a nie może przyjść na zaprzysiężenie, ponieważ jest w więzieniu. Prawda? I może dojść do takiego impasu, gdzie no, jest prezydent, ale ten prezydent no, nie może zostać zaprzysiężony, w związku z tym, kto wtedy dalej rządzi? No, dobre pytanie, prawda? Były prezydent już nie może rządzić, więc w związku z tym wtedy władza przechodzi do bodajże powiedzmy odpowiednika marszałka Sejmu, czyli tam House of Speakers, House of Representatives, przepraszam. Prawdopodobnie tak by było, ale kto to wie w ogóle w tej chwili? Ten system jest tak rozchwiany i oni są tak zdecydowani i zdesperowani, żeby Trumpa trzymać poza władzą. Oni mają świadomość tego, że w 2016 to był dla nich kolosalny błąd, że pozwolili na to, żeby jednak Trump wygrał i teraz są absolutnie zdeterminowani, żeby do tego nie dopuścić i pytanie otwarte jest, do jakich jeszcze środków sięgną. Gdyby się zdarzył ten scenariusz, że Trump rzeczywiście we więzieniu wygrywa wybory, to myślę, że tutaj możemy zobaczyć jeszcze jakieś dalsze perturbacje, komplikacje. Nie wiem co, prawdę mówiąc, ale myślę, że jeszcze mogą tutaj nas różne rzeczy bardzo zaskoczyć. Niesamowicie ciekawa historia, wręcz filmowa można powiedzieć, no ale ten wątek już musimy zakończyć i przejść do wątków bardziej jeszcze politycznych, bardziej gdzieś tam uwikłanych politycznie. To znaczy chciałem zapytać, jak pan ocenia pewną taką integralność, spójność, jeżeli chodzi o no te prawybory, to znaczy widzimy po stronie demokratów trzech kandydatów, z których jeden, no to wiadomo, jest Biden, drugi jest tam wiele może nieznaczący, no i trzeci to jest Kennedy, to znaczy, no powiedzmy, że kandydat antysystemowy, ale ze strony demokratów. Natomiast po stronie republikanów mamy 12 kandydatów. No, czy to nie świadczy o jakimś zupełnym chaosie w tej partii, o tym, że partia nie umie dojść do ładu we własnym gronie? Nie, to nic takiego to nie znaczy z tego względu, że zawsze w prawyborach partii opozycyjnej, tej, która nie ma prezydenta w tej chwili, zawsze jest dużo tych kandydatów początkowo, po czym oni dosyć szybko odpadają w większości. Tu musimy rozumieć, że w tym amerykańskim systemie właśnie ze względu na prawybory kandydaci często kandydują nie po to, żeby wygrać. Znaczy, większość tych kandydatów doskonale wie, jakie są ich szanse, prawda? Ale to się robi po to, żeby troszeczkę zabłysnąć bardziej na tym ogólnokrajowym firmamencie, żeby w ten sposób zwiększyć swoje szanse na inne awanse. Czasami też ci tacy, powiedzmy, kandydaci, którzy mają, nie mają za bardzo szans wygrać, ale mają szansę nabruździć, ponieważ zbierają dużo poparcia, oni też kandydują po to konkretnie, żeby wiodący kandydat im zaoferował, słuchaj, jak zrezygnujesz, to potem gwarantuję ci pozycję sekretarza stanu czy sekretarza czegoś tam w nowej administracji. No dobrze, no to w takim razie, no dobrze walczyłem, dzielnie walczyłem, ale widzimy, że teraz to nie jest nasza kolej, prawda? I tak to wygląda wtedy.
I to też widać właśnie po stronie republikanów. Ja muszę z góry przeprosić, niektóre z tych nazwisk mi po prostu wylatują z głowy, bo ich jest tak dużo w tej chwili, ale jest kongresmen właśnie, który taki czarnoskóry kongresmen po stronie republikanów, Tim Kaine, może nie, właśnie jego nazwisko mi wylatuje z głowy, ale chyba Tim Kaine właśnie. Scott. I on jest tutaj takim specyficznym, ciekawym przykładem właśnie, ponieważ oto mamy konkurenta dla Trumpa, który kiedy startuje, to Trump mu mówi, życzę ci powodzenia, tak bardzo przyjaźnie. Co widzimy, jaka to jest różnica, kiedy patrzymy jak na relacje między Trumpem a Ronem DeSantisem. I skąd ta różnica? No bo Ron DeSantis ma szansę rzeczywiście walczyć z Trumpem. Nie mówię, że wygrać, ale ma szansę walczyć, ma szansę jakoś tam stworzyć zagrożenie dla Trumpa. Natomiast Tim Scott no jest po prostu kandydatem, który wiadomo, że nie wygra. W związku z tym Trumpa stać na to, żeby być wobec niego miłym, sympatycznym, a Tim Scott wie o tym, że w pewnym momencie, kiedy będzie widać, że już nie ma na pewno szans, to on wtedy może zrezygnować i może przekazać swoje poparcie Trumpowi i potem może dzięki temu ewentualnie się pojawić właśnie jako minister w administracji Trumpa. Także ta wielość tych kandydatów po stronie republikańskiej to jest zupełnie normalna rzecz w tym przypadku. Nienormalną rzeczą, nietypową jest to, że jest kilku kandydatów po stronie demokratycznej, którzy chcą walczyć z obecnym prezydentem. Tutaj pan wspomniał dwa nazwiska, tam jest tych nazwisk jeszcze parę więcej, ale te pozostałe naprawdę są niewarte wspominania. Także zostaje Marianne Williamson właśnie i Robert Kennedy Jr. No i tutaj media są bardzo zaniepokojone tym właśnie, że ci kandydaci się pojawili i że zbierają czasami po kilkanaście, czasami nawet Robert Kennedy w jednym sondażu zebrał 20% poparcia wśród demokratów, co jest już takie niepokojące, bo przecież Bidena trzeba po prostu namaścić i iść dalej, prawda? Przecież to jest prezydent. I zdarzało się w przeszłości rzeczywiście, że obecnego prezydenta obalał jak gdyby wewnątrz jego własnej partii inny kandydat. Były takie przypadki, ale to jest rzadkość i to zwykle się dzieje, to zwykle jest bardzo mocnym sygnałem, że ten prezydent bardzo kiepsko sobie radzi i często jest to też sygnałem, że ten prezydent i tak by przegrał reelekcję wtedy. Tutaj warto jeszcze przy tej okazji zwrócić uwagę na to, że poza kandydatami z dwóch głównych partii są jeszcze third party candidates, prawda? I tutaj znowu kandydat partii zielonych wzbudza wielki niepokój wśród demokratów. Dlaczego wzbudza wielki niepokój wśród demokratów kandydat partii, o której tak niewielu ludzi słyszało? Dlatego, że Partia Zielonych zwykle zbiera wyborców, którzy no, gdyby jej nie było, głosowaliby na kandydata demokratów, prawda? I w niektórych przypadkach w przeszłości, to właśnie w 2016 bardzo ostro krytykowano Partię Zielonych za to, że nie wycofała się z tych wyborów, bo przecież dzięki nim wygrał Trump. I rzeczywiście można powiedzieć, że tak było, bo przynajmniej w paru stanach było tak, że przez to, że ludzie głosowali na Partię Zielonych, no to kandydat właśnie Hillary Clinton po stronie demokratów nie uzyskała wystarczająco głosów, no i Trump wygrywał w danym stanie, prawda? Więc to też właśnie ten kandydat, który będzie miał kilka procent poparcia, ale co gorsza, to jest niesamowity grzech wobec demokratów, po prostu tak obraźliwa rzecz, że ten kandydat ośmiela się być czarnoskórym profesorem. I to jest skandaliczne, że ktoś taki w ogóle kandyduje przeciwko demokratom. To przecież jak to Biden powiedział, jeśli nie, if you don't vote Democrat, you ain't black, prawda? Jak nie głosujesz na demokratów, to nie jesteś czarny w ogóle. A tutaj się ośmiela pojawiać kandydat, który odciągnie tą najważniejszą mniejszość amerykańską od partii demokratycznej. To jest absolutny skandal i media o tym mówią wręcz z takim właśnie oburzeniem. Te media takie bezstronne, takie wiadomo, neutralne politycznie i tak dalej, one właśnie mówią z oburzeniem, że jak to może być, że ten kandydat tutaj chce zabierać głosy demokratom. Także, co więcej, jeśli chodzi... co więcej, coraz więcej Murzynów zdaje się popierać Trumpa. Mamy całe te stronnictwa Blacks for Trump, tak. I tak dalej. Tak, tak, tak. No,
To jest coś, co też z niepokojem media odnotowały już przed wyborach w 2020 roku, że poparcie dla Trumpa wzrosło zauważalnie wśród wszystkich tych mniejszości etnicznych, kolorowych i tak dalej. I ta tendencja może dalej narastać, ponieważ to, co robią demokraci, jest najmniej, jeśli chodzi o kulturę, jeśli chodzi o obyczajowość. To akurat tak się składa, że najbardziej konserwatywne kulturowo, obyczajowo mniejszości to są właśnie po pierwsze Latynosi, z których wielu jest katolikami przecież, a po drugie czarnoskórzy właśnie. To czarnoskórzy, Afroamerykanie, Murzyni, jak ich chcemy nazywać, to tamten. Chociaż ja bym tutaj akurat rozróżniał między Murzynami a Afroamerykanami, ponieważ czarnoskórzy z Afryki są zupełnie innym, inaczej się zachowują w Stanach Zjednoczonych niż Afroamerykanie. Więc to jest jednak różnica. Więc właśnie ta tendencja jest i zresztą ogólnie no, demokraci w tej chwili cały czas bardzo mocno podkreślają, że no patrzcie, no gospodarka tak wspaniale idzie, tyle nowych miejsc pracy utworzono i w ogóle, więc mamy się wspaniale i będzie jeszcze tylko lepiej, a ludzie mówią, no kurczę, statystyki statystykami, mi się żyje gorzej, prawda? Bo to po prostu, oczywiście ten cały wzrost gospodarczy bazuje na jednym wielkim kłamstwie, prawda? To znaczy ten wzrost jest bezapelacyjny, rzeczywiście jest ogromny rozwój, bardzo wiele miejsc pracy przybyło w ciągu kadencji Bidena i tak dalej. Tak, przybyło, dlatego że wcześniej te miejsca pracy zostały zlikwidowane na skutek pandemii, prawda? Na skutek działań rządowych, które doprowadziły do tej wielkiej katastrofy. I w związku z tym, jeśli chodzi o taki realny rozwój, gdyby mierzyć tylko nowe miejsca pracy, które nie dotyczą odtwarzania tego, co było przed COVID-em, to już by bardzo inaczej wyglądało. I tak samo jeśli chodzi o inflację. No co z tego, że zmniejszamy inflację, jeżeli to nadal jest inflacja, prawda? Także ta sytuacja jest niewesoła. Ja nie mówię, że Biden nie ma szans wygrać, ponieważ w 2020 też się wydawało, że Biden ma niewiele do zaoferowania, ale jest to trudna sytuacja dla niego, chociaż trzeba dodać tutaj jedną rzecz. Bidenowi bardzo pomoże to, jeżeli tam rzeczywiście zostanie postawiony w stan, jeżeli zostanie skazany za cokolwiek przed wyborami. Jeżeli te procesy się zakończą wystarczająco szybko, to wtedy presja na to, żeby Biden uczestniczył w jakiejkolwiek debacie, w której być może by zasnął na scenie albo się podkłał własny język, cokolwiek by się mogło wydarzyć tam, ale presja to dramatycznie zmaleje, bo wtedy Biden się może unieść moralnie i powiedzieć, że on z kryminalistami debatować nie będzie, prawda? I media oczywiście staną tutaj bardzo mocno po jego stronie, więc to też o to chodzi. Panie doktorze, zanim rozwiniemy temat Bidena i ewentualnych alternatywnych scenariuszy, to chciałem jeszcze prosić o parę słów komentarza na temat kampanii Rona DeSantis. Rozmawialiśmy o tym i tutaj zgodziliśmy się, że była to co najmniej delikatnie mówiąc dziwna decyzja o startowaniu. Początek kampanii był bardzo słaby i powiem szczerze, nie za bardzo śledzę tę kampanię, nie dlatego, że popełniam jakieś zaniedbanie, ale dlatego, że po prostu nie mam ochoty jej śledzić, widząc to, jak ona się zaczęła, jak potem była kontynuowana, widząc tę pewną no, przepaść, można powiedzieć, pomiędzy kampanią Trumpa a kampanią DeSantisa, gdzie kampania Trumpa jak zwykle jest na pełnej parze, przy pełnych salach, czy pełnych jakichś tam, no nie chcę powiedzieć stadionach, ale powiedzmy otwartych przestrzeniach. I tutaj jest ewidentny entuzjazm, ale też ewidentne zaangażowanie ze strony kandydata. Natomiast jak to wygląda po stronie Rona DeSantis? No cóż, ja to troszeczkę bardziej śledzę i jest to czasami ciekawe, ale w taki sposób właśnie jak ciekawe może być obserwowanie karambolu na autostradzie, prawda, że najpierw jeden samochód się zderza z drugim, zatrzymują się i potem patrzymy z przerażeniem, że tu kolejny samochód wjeżdża i kolejny, prawda, i tak ta katastrofa narasta i to w ten sposób to wygląda rzeczywiście dosyć ciekawie i muszę przyznać, że
nie mogę się nadziwić temu właśnie, jeżeli to ma tak wyglądać, jeżeli to jest świadomie to jak ta kampania przebiega, jeżeli ten przebieg tej kampanii to jest rzeczywiście tak, jak DeSantis to widział, to ja nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego on przed ogłoszeniem swojej kandydatury nie zadzwonił do Trumpa i nie powiedział, słuchaj, wiemy, że ty wygrasz, ja będę przeciwko tobie grał, ale nie walczmy ze sobą zbyt ostro. Ja później, jak będzie jasne, właśnie to zrezygnuję i wtedy będę twoim wiceprezydentem, dobrze? I jeżeli to by była gra o wiceprezydenturę, to ja bym to rozumiał. Natomiast żeby to mogła być gra o wiceprezydenturę, to właśnie by musiał DeSantis grać z Trumpem, a nie przeciw Trumpowi, prawda? A tak się nie dzieje. I skoro tak, skoro on rzeczywiście gra na poważnie, żeby wygrać właśnie nominację na prezydenta, no to wtedy należałoby zadać pytanie, co tu się właściwie wyprawia? Bo jego kampania jest prowadzona... Są niektórzy komentatorzy, którzy już wyznają taką, a przynajmniej żartobliwie wyznają spiskową teorię, że sztab DeSantisa chce go po prostu pogrążyć. że tam pracują ludzie, którzy go aktywnie sabotują, bo rzeczywiście to czasami tak wygląda. Przede wszystkim jest to kampania głównie dominująca w internecie. To kampania, która wychodzi zwłaszcza do młodych, wykształconych ludzi, których po stronie republikańskiej jest oczywiście trochę, ale to nie jest większość elektoratu, zwłaszcza, że partia republikańska z różnych względów stała się bardziej właśnie w ostatnich latach, dzięki Trumpowi też, partią ludzi pracujących, ludzi, którzy często są po szkole średniej po prostu i którzy widzą, że system ich zostawił na lodzie i w związku z tym głosują na Trumpa, ponieważ Trump im obiecuje przywrócenie przemysłu i tak dalej. DeSantis do tych ludzi ma dosyć niewiele do powiedzenia. On koncentruje się na sprawach bardzo ważnych, tych kulturowych sprawach, ale to nie są sprawy życia i śmierci, prawda? To nie jest, w ostatecznym rozrachunku wyborcy nie wybiorą DeSantisa na prezydenta dlatego, że on się postawił Disneyowi, prawda? Że powiedział, że nie, jak będziecie robić takie rzeczy, to tutaj na Florydzie nie ma dla was miejsca. No nie, ludzie chcą głosować na tego, który im zapewni pracę, który zapewni im spokój, który obieca im niższe ceny i który cokolwiek będzie sugerował, że może takiego osiągnąć właśnie. A DeSantis bardzo niemrawo, tylko okazjonalnie sięga po swoje wyniki gospodarcze, bardzo niemrawo sięga po kwestie na przykład pandemii. Gdybym był DeSantisem, to ja bym cały czas trąbił, że słuchajcie, na Florydzie przez cały czas pandemii się rozwijaliśmy, ponieważ ja nie dałem się wrobić to, co się dał wrobić Trump, to, co się dał wrobić Biden i gwarantuję wam, że nigdy więcej, że nic takiego nie będzie, co więcej będę zapewniał, że wolność gospodarcza, która jest na Florydzie, będzie się rozlewać na resztę kraju. To byłby przekaz, który nie wiem, czy by dotarł, ale przynajmniej by miał jakąś szansę dotrzeć. A tak się nie dzieje. Co więcej, zwolennicy DeSantisa właśnie w internecie, różni komentatorzy polityczni się oskarżają, że oni są po prostu niesympatyczni i agresywni. Czyli ktoś, jak to zwykle właśnie w tej całej sferze komentatorów politycznych, ktoś coś tam napisze na Twitterze, że wydaje mi się, że tutaj DeSantis popełnia błąd. Tak ładny, grzeczny komunikat i zostaje obrzucony stekami właśnie obelg ze strony kampanii DeSantisa. I prosi o to, żeby, a może ktoś z was by się pojawił w moim programie po to, żeby porozmawiać, żeby wytłumaczyć, o co chodzi. Nie, u ciebie chamie się nie pojawimy, prawda? I tego typu zagrania, które sprawiają, że ta kampania naprawdę ma poważne trudności. Oni próbują w tej chwili przeprowadzić taki trochę reset kampanii, czyli zwolniono kilka najbardziej problematycznych osób, zredukowano też po części, może ze względu na cięcia finansowe, zredukowano zatrudnienie w sztabie, ale też widać właśnie taką próbę przestawienia się na inne tory. Teraz ostatnio kampania DeSantisa ogłosiła jego plan gospodarczy. Nie miałem czasu się w to wgryźć za bardzo, jak dotychczas takie przeważające opinie na ten temat są takie, że jest tutaj trochę ładnie brzmiących rzeczy, trochę ogólników i taki po prostu trochę miszmasz i nie wiadomo, co z tego ma wyniknąć. Niemniej to jest jakiś tam kierunek przynajmniej. To właśnie to jest coś, co DeSantis potencjalnie może zrobić, żeby
żeby coś osiągnąć, ale przede wszystkim no, on sobie bardzo dużo już spalił tego poparcia. To znaczy, kiedy zaczynał jako kandydat, to miał bardzo wysokie poparcie. Były momenty, kiedy już w niektórych sondażach się zbliżał do Trumpa, doganiał go, jeśli chodzi o poparcie. I on to bardzo skutecznie zniweczył właśnie w ten sposób, że jest tym takim niesympatycznym kandydatem. On ogólnie ma ten problem charyzmy, prawda? On nie potrafi tak przemawiać jak Trump. Ale on nawet zbyt często nie próbuje tego robić. Kiedy próbuje to robić, to owszem, uderza w takie właśnie punkty, które ładnie brzmią u republikanów, właśnie ten anti-woke i tak dalej, ale to nie trafia do większości wyborców jednak. A poza tym właśnie, ponieważ jego kampania zachowuje się tak, jak się zachowuje i bardzo często agresywnie atakują Trumpa, to sprawia, że gdyby doszło do tego, do czego potencjalnie może dojść, czyli że z jakichś powodów Partia Republikańska decyduje się, że dyskwalifikują Trumpa, nie wiem, czy w ogóle mają taką możliwość, u demokratów taka możliwość partii jest, ale u republikanów może tego nie być, gdyby do tego doszło, to wtedy DeSantis mógłby wcale się nie okazać tym kandydatem, który wygrywa, ponieważ bardzo wielu wyborców Trumpa powie o nie. Nie, zagłosuję na Viveka Ramaswamy'ego, o którym nikt jeszcze w życiu nie słyszał, ale na DeSantisa nie zagłosuję. Więc to tutaj mam wrażenie, to jest, może za pół roku pan mnie zaprosi i będziemy się śmiali z mojej głupoty, ale ja mam wrażenie, że DeSantis już spalił swoją szansę, że on po prostu już absolutnie nie ma żadnej możliwości na tą prezydenturę teraz i najwcześniej chyba za 8 lat by musiał wracać do tego tematu, bo za 4 lata to będzie zbyt świeże po prostu. Jest to faktycznie racjonalnie niewytłumaczalne. Już miałem powiedzieć, że być może DeSantis rozgrywa taką desperacką kartę właśnie na wykluczenie Trumpa, ale no to już pan uprzedził to pytanie i odpowiedział, że nawet w takim przypadku jego szanse mogłyby być niewielkie. Jest to, tak jak mówię, zupełnie niewytłumaczalne. Nie wiemy, jakie zakulisowe ewentualnie ruchy tam czy naciski odgrywają rolę, albo też czysto osobowościowe, no bo może to były jakieś kwestie ambicjonalne czy tego typu. Tej kwestii myślę, że nie rozstrzygniemy, dlatego chciałbym przejść do ostatniego punktu, to znaczy kwestii tego, czy, no bo mówimy o tym, że ewentualnie mógłby odpaść Trump, pytanie, czy mógłby odpaść Biden, no bo te zarzuty, jakie są mu stawiane, są o wiele poważniejsze niż w przypadku Trumpa. Wprawdzie po stronie Bidena jest cały aparat władzy, cały aparat medialny, część też pewnie aparatu sprawiedliwości, no ale jednak w przypadku Bidena mówi się o poważnych zarzutach o korupcję, o tym, że przyjmował razem ze swoim synem Hunterem pieniądze od oligarchów ukraińskich czy o różnych konszachtach z Chinami. No właśnie, jakby pan mógł powiedzieć parę słów na ten temat, czy to jest w ogóle realne, no bo wydaje się to mało realne, żeby do tego impeachmentu doszło, chociaż dowody wydają się być poważne. Dowody są bardzo poważne. To jest przypadek, gdzie można by zauważyć, że w ogóle Biden sam się w pewnym momencie przyznał do tego, że złamał prawo jako wiceprezydent. Mianowicie przyznał się do tego, że zagroził rządowi ukraińskiemu, że jeśli nie spełnią jego oczekiwań, zwalniając prokuratora, który się zajmował firmą, w której właśnie pracował, był zatrudniony jego syn, to nie dostaną obiecanej pomocy. Byłoby to złamaniem prawa w tym sensie, że właśnie w Stanach Zjednoczonych jest zakazane, żeby prezydent albo wiceprezydent prowadzili osobistą politykę. Czyli prezydent nie może domagać się, ani tym bardziej wiceprezydent nie może domagać się od innej strony czegoś, co nie mieści się w ramach obecnej polityki całego rządu. Czyli nie może powiedzieć, słuchaj, zrób mi tą przysługę i rozumiem, dlaczego jest takie prawo, że chodzi o to, żeby właśnie prezydent w obliczu zbliżających się wyborów nie dzwonił po kolegach z innych państw, żeby mu zrobili jakąś przysługę, żeby ułatwić mu reelekcję.
Także w tym sensie Biden złamał prawo, ale to się nie liczy już jak gdyby, ponieważ to było jako wiceprezydent, on mógłby, no Trumpa próbowano przeprowadzić impeachment już po tym, jak nie był prezydentem, więc teoretycznie można by przeprowadzić impeachment wiceprezydenta Bidena, ale kogo to obchodzi? Bo to nie byłby impeachment prezydenta. Można by stwierdzić, że stracił prawo do bycia wiceprezydentem, ale już nim nie jest, prawda? I teraz jeśli chodzi o jego prezydenturę, ona uważam, że nie jest zagrożona tymi zarzutami o korupcję, ponieważ po pierwsze te wszystkie dowody, które istnieją, one dotyczą czasu zanim on został prezydentem. Bardzo trudno tutaj byłoby wyargumentować, że on złamał prawo jako prezydent. Byłoby to no, dużo bardziej problematyczne. Czyli można mówić, że on okłamywał wyborców, bo on okłamywał wyborców. To już jest udowodnione właściwie, że okłamywał wyborców, bo mówił wyborcom, że nigdy w życiu nie rozmawiał z Hunterem o jego biznesowych sprawach, a teraz już mamy zeznania, że tak jak najbardziej rozmawiał, więc teraz się zmieniła narracja, że rozmawiał, ale tylko o pogodzie. więc to tak wygląda. Ale to można właśnie mówić co najwyżej, że on okłamywał wyborców, czyli że nieładnie się zachował podczas kampanii właśnie w 2020 roku, ale to nie ma znaczenia, no bo jednak ostatecznie jest prezydentem teraz, więc cóż tego. I w związku z tym, jeżeli by doszło do impeachmentu, a zauważmy, że nawet w tej chwili, nawet pomimo tych wszystkich zeznań, co mówią republikanie? Republikanie mówią, no to jest tak poważne, że być może rozważymy otworzenie procedury omawiania możliwości impeachmentu. Prawda? Więc to widać, że to jest traktowane ze strony republikanów bardziej jako pokaz polityczny. No, w sensie, że tak, jest to ważne, żeby Bidena rozliczyć z jego przestępstw, bo wydaje mi się, że tutaj można jak najbardziej mówić po prostu o przestępstwach, ale ponieważ to dotyczy czasów, zanim on został prezydentem, to nawet gdyby Senat, który musiałby osądzić tutaj, nawet gdyby tam dysponowali 2/3 większości takimi potrzebnymi, żeby, przepraszam, 2/3 całości, większością 2/3, gdyby dysponowali tą większością potrzebną, żeby skazać go, to nawet wtedy byłoby trudno uargumentować, że no tak, należy go skazać za to, że należy go zdjąć z urzędu za te rzeczy, które on robił, kiedy nie był jeszcze prezydentem. Byłoby to bardzo trudne, a w obecnej sytuacji, gdzie demokraci mają minimalną, ale większość w Senacie, no to jak tu znaleźć 2/3 Senatu, która powie, że Bidena trzeba zdjąć z urzędu? To potencjalnie mogłoby się zdarzyć tylko w jednej sytuacji, mianowicie gdyby Biden tak bardzo osłabł fizycznie, a jednocześnie nie chciałby sam zrezygnować z urzędu, że demokraci by uznali, że słuchajcie, jest katastrofa, my nie możemy z tym prezydentem wygrać, musimy wymienić kandydata po prostu, więc w związku z tym niech obalimy teraz Bidena i rządy przejmie Kamala Harris i stanie się naszym kandydatem. No ale tutaj oczywiście się pojawia kwestia Kamali Harris właśnie i kwestia innych potencjalnych kandydatów na prezydenta po stronie demokratów, kandydatów niektórych, wśród których najciekawszym, chyba najbardziej obiecującym z perspektywy demokratów jest ten, który w ogóle się nie opowiedział jako kandydat. Panie doktorze, no właśnie o to chciałem zapytać, czyli wyobraźmy sobie, że powinęła się noga jeszcze bardziej Bidenowi. I co się wtedy dzieje? Rozumiem, że mówi pan o gubernatorze Kalifornii, tak? Tak, tak, tak. Ale tutaj dopowiedzmy jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o Bidena właśnie. Impeachment, o którym mówiliśmy, to jest tylko jedna z alternatyw. Jest druga, myślę, że statystycznie znacznie ważniejsza alternatywa, mianowicie no, Biden jest po prostu tak stary, jego stan zdrowia jest taki, jaki jest. Znaczy fizycznie on jest w miarę sprawny, tam czasami się przewróci, potknie i tak dalej, ale to się może zdarzyć. Natomiast to nie jest tak, że jak się przewróci, to potem leży w szpitalu przez 2 miesiące z połamanymi kośćmi, więc przynajmniej to jest w porządku, ale jego stan umysłowy jest taki, że jeżeli on będzie musiał debatować, to może się okazać bardzo poważną dyskwalifikacją. Może być tak po prostu, że on zdrowotnie nie da rady. Może być też tak, że on no, pewnego dnia nagle umrze. Prawda? No, ma 80 kilka lat. To jest poważna sytuacja. Więc trzeba liczyć się z też taką możliwością. I tutaj właśnie widzimy, jeśli chodzi o gubernatora Kalifornii, takie pewne dyskretne przesłanki, że demokraci rozważają tą możliwość. Bo ostatnio miało miejsce takie
pojawił się taki komunikat, na razie tylko komunikat, pozornie błahy, nie wpływający zupełnie na żaden sposób na wybory, że mianowicie gubernator Gavin Newsom Kalifornii, z Kalifornii właśnie, no, zasygnalizował, czy nawet chyba to miało taką formę, że będziemy się dogadywać z Ronem DeSantisem na temat debaty. Debaty dwóch nie kandydatów, prawda? Ja tutaj tylko wtrącę, być może naszym słuchaczom nie trzeba tego przypominać, no ale Gavin Newsom jest personą dość niesławną, można powiedzieć, ze względu na swoje zaangażowanie ideowe. No jest, można powiedzieć, jednym z czołowych aborcjonistów amerykańskich, który twierdzi, że jego stan jest takim aborcyjnym azylem, czy też sanktuarium, tłumacząc dosłownie, ale jest też młodszy od Bidena, znacznie, no stosunkowo można powiedzieć, młodym politykiem, na pewno znacznie bardziej charyzmatycznym. Czy on tutaj faktycznie no, byłby jakimś zagrożeniem? Wydaje mi się, że to mogłoby być nawet trochę strzałem w stopę tak naprawdę dla demokratów, ale no właśnie jest młodszy, więc jeżeli Biden nie będzie mógł kandydować, to wtedy no nie sam ma tą zaletę, że może kandydować właśnie i nie jest Kamalą Harris, a to jest bardzo ważne, bo ona chyba raczej by jako kandydat na prezydenta raczej by zmniejszyła szanse demokratów. Gavin Newsom ma kilka problemów, bo to, że jest fanatykiem aborcji, to akurat niestety prawdopodobnie nie rzutowałoby negatywnie na jego szanse w wyborach. Niestety społeczeństwo amerykańskie, no, pomimo tych różnych osiągnięć antyaborcyjnych, to no, widzieliśmy właśnie, że po tej decyzji z Trybunału Konstytucyjnego właśnie to nastąpiła taka właśnie reakcja, że społeczeństwo stało się, zaczęło sygnalizować, że chcieliby jednak więcej tej aborcji. Niestety. Tak jest, chociaż to w wielu miejscach nie przekłada się bynajmniej na jakieś postępy prawne. Ale tak czy inaczej, to nie miałoby takiego znaczenia. Znaczenie miałoby to, że Gavin Newsom był jednym z prowodyrów tych, którzy najostrzej działali podczas pandemii właśnie i którzy najbardziej się sami wtopili. To znaczy, tutaj nie wolno wychodzić z domu, tu trzeba ciągle nosić maseczki, tutaj to, tutaj tamto, a on sam zostaje przyłapany na posiłku w luksusowej restauracji, prawda? No ale przegrał też już kilka spraw sądowych właśnie o ograniczanie choćby wolności religijnej z tak, pod pretekstem tak zwanej pandemii. On był jedynym w ogóle gubernatorem stanu, którego próbowano rozliczyć za to, co robił w trakcie pandemii. To znaczy była procedura odwołania go z urzędu i ta procedura przeszła, to znaczy doszła do tego etapu, gdzie cały stan głosował. I tyle tylko, że ponieważ było dużo kandydatów przeciwnych, no to ostatecznie Gavin Newsom mimo wszystko wygrał tą procedurę, bo tam to wyglądało tak, że wtedy jest cała lista kandydatów i nie ma tak, że najpierw eliminujemy i zostaje tylko dwóch, ale jest po prostu cała lista i wśród tej całej grupy, gdzie tam było kilku bardziej republikańskich kandydatów, to okazało się, że że tutaj Newsomowi się udało uzyskać nie większość głosów, ale po prostu największą liczbę spośród kandydatów. Także to są istotne rzeczy, które będą rzutować na niego. Niemniej on się kreuje właśnie na przyszłość partii demokratycznej właśnie, jako polityk znacznie młodszy, polityk, któremu się wydaje, że osiągnął różne sukcesy. I on będzie tutaj właśnie tak się prezentował. Podejrzewam, że gdyby doszło do debaty między nim a DeSantisem, to no, to by było bardzo ciekawie. Taką debatę bym chętnie usłyszał, ponieważ DeSantis jest kiepskim mówcą, ale jest wspaniały, jeśli chodzi o kontrolowanie szczegółów. To znaczy on potrafi mówić o polityce. Wtedy dopiero on się ożywia. To jest ta jego skaza niestety właśnie, że no, to nie jest to, o czym chce naród słuchać, prawda? Ale właśnie debatując z gubernatorem innego stanu, gdzie z Kalifornii do Florydy uciekają ludzie, no już chyba ponad milion obywateli uciekło, no, to byłoby bardzo ciekawie usłyszeć rozmowę tych dwóch panów. Natomiast zauważmy, co by to oznaczało, gdyby, załóżmy hipotetycznie, żeby doszło do takich wyborów właśnie, gdzie Trump odpadł jakoś tam, Biden odpadł jakoś tam i mamy Newsom kontra DeSantis, to jest powrót do
takiego najbardziej elitarnego status quo, jeśli chodzi o obydwie partie. To znaczy nie ma w tym, ani jeden z tych kandydatów nie można uznać, że jest kandydatem antysystemowym. Nie jest to kandydat, który by mówił, że, czy jak to Amerykanie mówią, populistyczny, prawda? Czyli nie jest to ani Trump, ani Bernie Sanders. Jest to wyraźny komunikat do Amerykanów, że wasze niepokoje nas nic nie obchodzą. Tutaj są nasi kandydaci, łaskawcie wskażcie palcem, który z naszych dwóch kandydatów ma wygrać. Nam jako dwóm partiom właściwie nie robi to różnicy, bo obydwaj są nasi. Mniej więcej tak by to zostało odebrane, co mogłoby sprawić, że wzrosłaby ilość głosów na niezależnych kandydatów. Być może w takim przypadku kandydat partii libertariańskiej, który zwykle jest bardzo mało istotną figurą, tutaj też by się okazał istotniejszy i znowu kandydat partii zielonej by się okazał istotniejszy, a być może jeszcze coś innego by się wydarzyło, bo Trump mógłby potencjalnie, może jest jakaś możliwość, nie sprawdzałem tego szczegółowo, ale może jest jakaś możliwość, żeby wewnątrz partii republikańskiej przeforsowano jakąś wewnątrzpartyjną ustawę, że ktoś skazany nie może kandydować, w związku z tym odpalamy Trumpa, to wtedy Trump może powiedzieć, dobrze, to ja będę jako kandydat niezależny kandydował. I wtedy to już wiadomo, że Republikanie są z góry przegrani, że nie mają żadnych szans na zwycięstwo w wyborach, ponieważ głosy partii z strony prawej zostaną podzielone na tych kandydatów. A kto by wygrał, gdyby po prostu doszło do takiego pojedynku DeSantis a Newsom? No, trudno powiedzieć, ponieważ obydwaj są stosunkowo mniej charyzmatyczni. Obydwóch stosunkowo łatwo można punktować za różne ich działania, ale wydaje mi się, że minimalnie większe szanse miałby jednak DeSantis. Bo jednak większość Amerykanów ma świadomość tego, że gdyby gdzieś wolała w tej chwili mieszkać, to raczej na Florydzie niż w Kalifornii. Więc w związku z tym mam takie wrażenie, że Newsom byłby raczej strzałem stopy dla demokratów, co zresztą to była istotna rzecz jeszcze przed wyborami z 2020 roku. I to jest narastający problem dla obydwu partii, że one się robią takie coraz bardziej, jak to się mówi, geriatryczne. Czyli widzimy taką sytuację, gdzie młodsi kandydaci są po prostu słabi. Dlatego właśnie Biden kandydował w 2020 roku, bo demokraci zastanawiając się wewnętrznie, ta wierchuszka partii zastanawiając się nad tym, stwierdziła, że nie, słuchajcie, no, żaden inny z naszych kandydatów nie ma szans poza Bernie Sandersem, a jego z kolei nie chcemy, bo to nie ten człowiek. Zresztą Bernie Sanders jest niewiele młodszy od Bidena, tak swoją drogą. No i właśnie widzimy taką gerontokrację, to coś na miarę Związku Radzieckiego w latach 80. Mamy sobie tych różnych wiodących senatorów i kongresmenów, którzy czasami mają trudności w ogóle z mówieniem. Ostatnio to się zdarzyło Mitchowi McConnellowi właśnie, że podczas, przepraszam, wypadałoby powiedzieć, kto to jest. To jest jeden z wiodących właśnie republikańskich polityków i on podczas konferencji prasowej nagle jakby zawiesił się. Znaczy przez dobre kilkanaście sekund stał, nic nie mówił, po prostu patrzał i wtedy tam jego doradcy go wyprowadzili. No za pół godziny już rzucił na scenę, już było wszystko w porządku, ale widać było, że ten dobry jest stary. Podobnie pewna z kolei po stronie demokratów, bodajże kongresmenka, jeśli nie senatorka, niestety co sobie nie pamiętam, Dianne Feinstein, o nim się ostatnio okazało, że ona wprawdzie reprezentuje swój stan, Kalifornii, nomen omen, ale jednocześnie jedno z jej dzieci ma pełnomocnictwo prawne, to znaczy, że ona nie odpowiada za siebie. Więc jest to fascynujący przypadek i to właśnie to jest dla Amerykanów bardzo niepokojące właśnie. Jak też mówią o tym pojedynku między Bidenem a Trumpem, no to mamy dwóch kandydatów, którzy razem wzięci przekraczają 160 lat wieku. No kurczę, coś tu poszło nie tak. Panie doktorze, no ale to wynika z tego, że gdyby Bidenowi się jednak powinęła noga, no to partia demokratyczna jest trochę w sytuacji bez wyjścia. Tak, i dlatego tak bardzo prom do tego, żeby Trump
i Trumpa jak najbardziej uszkodzić, najlepiej zniszczyć, żeby nawet gdyby doszło do tego, że musi kandydować ktoś zauważalnie słabszy, to żeby jednak jego konkurentem był Trump i żeby Trump był bez szans na zwycięstwo. I wydaje mi się, cały czas mi się wydaje, że to oni mogą osiągnąć tymi właśnie różnymi środkami, że jednak większość niezależnych wyborców w momencie, kiedy przyjdzie im głosować na skazanego przestępcę, jeżeli by tak to wyglądało, albo na kandydata demokratów, to zacisną zęby i zagłosują na kandydata demokratów. Zauważmy, że to mniej więcej o to chodziło w 2020 roku też, że udało się doprowadzić do tego właśnie, że pewien może nie ogromny, ale wystarczający odsetek wyborców, którzy ogólnie rzecz biorąc pozytywnie w miarę oceniali Trumpa, o dziwo, ale jednak nie zdecydowali się na niego głosować, bo po prostu mieli dość tego, co się dzieje i stwierdzili, dobra, wezmę Bidena, bo po prostu to już dłużej trwać nie może. Ten cały cyrk, ta wrzawa medialna, ona osiągnęła swój efekt. To, że my mówimy tutaj, że media są stronnicze i tak dalej, no dobrze, ale to są te media. To jest to, co Amerykanie widzą, kiedy włączają telewizor. To ma znaczenie. I uważam, że właśnie w tej chwili demokraci grają przede wszystkim na to, żeby zniszczyć Trumpa, ale nie do końca. Zniszczyć go w ten sposób, że on nie będzie miał szans na prezydenta, ale żeby mimo wszystko pozostawał wiodącym kandydatem republikanów, żeby oni nie mogli wypromować kogoś innego, kto mógłby po prostu pokonać, kimkolwiek by nie był kandydat demokratyczny, by nie mógł go pokonać po prostu mówiąc, że my będziemy skuteczniejsi. Chodzi o to, żeby pozostał Trump i żeby można było korzystać z tych wszystkich pokładów błota, którymi można Trumpa obrzucać. No właśnie, to są bardzo skomplikowane sprawy, ale też trudno określić, ile jest osób, które byłyby w stanie, no bo widziałem na przykład na Twitterze, ktoś zadał pytanie, czy głosowałbyś na Trumpa, gdyby był w więzieniu. No tyle, że to było środowisko zwolenników Trumpa, więc oczywiście od razu się pojawiło kilkanaście tysięcy odpowiedzi na tak, ale pytanie, jak to wygląda w szerszej skali? Znaczy, szersza skala jest o tyle istotne tutaj, że wyborcy amerykańscy są prawie że równo podzieleni i to nie trzeba, żeby 30% wyborców Trumpa go opuściło. Wystarczy ułamek procenta. Widzieliśmy to właśnie na przykładzie zarówno w 2016, jak i w 2020 roku. Pomimo tego, że Trump miał tak wielu wyborców, to jednak czasami w niektórych stanach wystarczyło kilkanaście tysięcy głosów, żeby tych głosów zabrakło Trumpowi i w związku z tym przegrał. Więc to naprawdę to wystarczy. Jeżeli będzie nawet 2% wyborców Trumpa, którzy powiedzą nie zagłosuję na tego człowieka, jak on jest we więzieniu, to już może wystarczyć. Także to właśnie w tym szerszym obrazie czasami to nawet nieznaczne wahnięcia w tej chwili mogą robić różnicę. Ja bym powiedział tak. Jestem pewny jednej rzeczy co do tych wyborów. To znaczy jestem pewny, że prawie wszystko, o czym mówiliśmy, się okaże częściowo błędne. To znaczy myślę, że w miarę sensownie tutaj rozmawiamy, że większość tego ma swój sens, ma swoją logikę i rzeczywistość będzie przybliżona do tego, ale w każdym aspekcie rzeczywistość nas czymś zaskoczy. Czyli nie mam takich złudzeń, że ja tutaj powiem, co będzie w ciągu tych 2 lat się dziać i to będzie dokładnie prawdą. Tak na pewno nie będzie. W zasadzie zaskoczenie nie jedną rzeczą, ale najbardziej będzie, myślę, że największe zaskoczenia przyjdą dopiero po wyborach. Bo wtedy dopiero może dojść do takiego realnego wybuchu niezadowolenia jednej czy drugiej strony, bo to już naprawdę, powiem tak, ta sytuacja właśnie wygląda bardzo przedrozwodowo w Stanach Zjednoczonych, więc to różne rzeczy mogą nas jeszcze zaskoczyć. Panie doktorze, myślę, że co do tego możemy się zgodzić, natomiast wątku ewentualnej wojny secesyjnej już nie mamy czasu dzisiaj rozwijać. Także serdecznie dziękuję za tę ciekawą analizę i dziękuję Państwu za uwagę.